Biblia mówi, że wiara jest tak, pod wpływem słuchania. Żeby w coś uwierzyć, musimy najpierw o tym czymś usłyszeć. Zgadza się? Nie da się wierzyć w coś, czego nie jesteśmy świadomi istnienia. Jeżeli do nas dochodzą jakieś informacje, jakiekolwiek, to pod wpływem tych informacji oczywiście rodzi się w nas wiara, że faktycznie takie rzeczy mają miejsce. No, weźmy prozaiczny przykład, powiedzmy jakieś doniesienia, tak, ze świata, że tam gdzieś zatrzęsło, tutaj gdzieś jakiś był wypadek i tak dalej. Pod wpływem tej informacji wierzymy, że tak jest, współczujemy ludziom, którzy ucierpieli i tak dalej, i tak dalej. A więc, żeby w coś uwierzyć, trzeba najpierw o tym usłyszeć. Śpiewaliśmy tutaj taką piosenkę, ten refren tutaj tej drugiej pieśni, nie bój się, tylko wierz. Wiecie, że przeciwieństwem wiary nie jest niewiara? Przeciwieństwem wiary jest strach. Niewiara. Jest w Biblii taka historia, kiedy Pan Jezus szedł zdrowić do domu pewnego zacnego człowieka, przełożonego synagogi, taka znamienita postać w mieście. Jego córka umierała i w pewnym momencie on przyszedł do Jezusa i poprosił, żeby Jezus przyszedł do jego domu i uzdrowił jego córkę. Po drodze zostali zatrzymani przez pewną kobietę, którą Jezus również uzdrowił i kiedy tam stracili trochę czasu i później kontynuowali swoją podróż, nagle wyszli naprzeciw Jezusa i tego człowieka, wyszli domownicy, powiedzieli tak, już po wszystkim, nie trudź już nauczyciela, zajmij się lepiej pogrzebem. Podejrzewam, że Jairowi, tak miał na imię ten człowiek, nogi się ugięły pod nim. Obleciał go potworny strach, smutek. I Jezus wypowiada tam takie słowa. Słowa, które żeśmy śpiewali. Nie bój się, tylko wierz. A więc przeciwieństwem wiary jest strach. Jeśli nie dajesz wiary, jeśli na przykład nie dasz wiary w to, co usłyszysz podczas tych trzech dni, te informacje, które do ciebie dotrą, jeśli coś cię powstrzyma od tego, żeby za tym pójść, to chcę ci powiedzieć, że to jest strach. Że to jest strach. Za Jezusem tchórze nie chodzili. Jeżeli mamy obraz Jezusa takiego gogusiowatego, wymalowanego na obrazku, błękitne oczka, falowane, kręcone włoski i taki po prostu człowieczek, który, nie wiem, jakby sam pomocy potrzebował, to mamy zły obraz Jezusa. Jezus był mężczyzną stuprocentowym. Jezus był odważnym człowiekiem i wzywał odważnych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że droga z Jezusem i za Jezusem nie jest łatwa. Ale to jest jedyna słuszna droga. Jedyna słuszna droga. Ja na pewno nie będę mówił tutaj podczas tych wykładów, że przyjdź do Jezusa i będzie fajnie, cukierkowato, pięknie, wszystkie problemy twoje się skończą i tak dalej, i tak dalej. Nie. Istnieje coś takiego jak twoja odpowiedzialność. To, że Bóg może zmienić, zapoczątkować coś nowego w twoim życiu, że możesz doświadczyć zbawienia, o którym jutro powiemy, to jest jedna strona medalu. Ale druga strona medalu, że każdy człowiek musi być odpowiedzialnym człowiekiem i trzeba się odpowiedzialności uczyć. Trzeba się uczyć odpowiedzialności w zarządzaniu finansami. Trzeba się uczyć odpowiedzialności w relacji z innymi ludźmi. Trzeba się uczyć samodyscypliny. Trzeba się uczyć odpowiedzialności w pracy. I ja chcę wam powiedzieć, że to nie jest nic, wiecie, takiego, nie wiem, złego, że to nie jest coś przerażającego. To jest fantastyczna życiowa podróż, kiedy możemy żyć odpowiedzialnie. To jest fantastyczna życiowa podróż, kiedy żyjemy odpowiedzialnie i kiedy żyjemy z Jezusem Chrystusem. To jest coś niezwykłego, co wierzę, że Pan Bóg może i chce zapoczątkować w twoim życiu. Nie bój się,
tylko wierz. Tchórze nie odpowiadali na wezwania Jezusa. Tylko mężczyźni i kobiety, które miały odwagę z Jezusem się pokazać. Jezus w tamtych czasach był kontrowersyjnym nauczycielem. Wywrócił naukę tak zwanych starszych do góry nogami. Ale zawsze pochylał się nad człowiekiem. Zawsze pochylał się nad jego problemem. Zawsze dostrzegł ból w sercu drugiego człowieka. Zawsze dostrzegł łzy w sercu ludzi. I tak jak mówiłem na początku, Bóg również widzi ciebie i widzi twoją udrękę. To czy odpowiesz, czy nie, albo wiara cię popchnie w stronę Jezusa, albo twój strach cię powstrzyma. Pamiętam, jak kiedyś głosiłem Ewangelię w jednym z zakładów karnych. I wyszli tam po spacerzaku, chodzili tacy, ten plac taki spacerowy. I takie miśki chodziły bez karku, wytatuowani. No tak, na pierwszy rzut oka no, można było się ich wystraszyć. A wśród nich jakieś takie chopoczki, takie troszeczkę, no ani postawy, ani postury. I tak chodzili. A myśmy ich tam wzywali, żeby przyszli do świetlicy posłuchać świadectw i Ewangelii. I to, co mnie zdziwiło, to, co mnie naprawdę tak zainteresowało, że słuchajcie, żaden z tych miśków nie przyszedł do tej świetlicy. Przyszli właśnie tacy, takie chłopaczyny, które pewnie tam przez tych byczków były poniewierane. Ale ci mieli odwagę przyjść. I pamiętam, jak spojrzałem na nich, później spojrzałem na ten spacerzak i na tych wszystkich, wiecie, napompowanych i pomyślałem sobie tak, to są prawdziwi faceci, którzy tak naprawdę nie patrząc na nich, nie patrząc na te szykany, których później będą doświadczać, przyszli, aby słuchać Ewangelii. I tak im powiedziałem, słuchajcie, za Jezusem tchórze nie chodzili. Wy jesteście odważnymi ludźmi. Może to nie widać po posturze, ale widać po sercu, że jesteście odważnymi ludźmi, że chcecie zmian w swoim życiu. A Jezus to nie był goguś, za którym można było chodzić i cukiereczki dostawać. Bo chodzenie z Jezusem wiązało się również z niebezpieczeństwami. Więc albo wiara przyprowadzi cię do Jezusa, albo strach cię przed Nim powstrzyma. Pomyślmy o tym. My mamy te dwa wykłady, to jest taki, wiecie, czas przygotowania, czas takiej, chciałbym, żeby to był czas, może jeszcze nie jakiejś decyzji, ale takiej refleksji nad swoim własnym życiem. Pierwszy wykład mówiłem, żebyś się zatrzymał, żebyś przestała uciekać. Mówiłem, że tak naprawdę nie musisz uciekać, bo jest droga wyjścia, jest inna, dużo lepsza, właściwsza ucieczka w stronę Chrystusa. Najlepsza ucieczka to tam będziesz najbezpieczniejszym człowiekiem. W Jezusie Chrystusie. Chcę wam powiedzieć z historii mojego życia. Miałem różne epizody, miałem różne marzenia. Kto z nas nie ma marzeń? Kto z nas nie chciał osiągnąć wielu celów, które były wzniosłe i może nawet szlachetne, a nie osiągnęliśmy? Kto z nas pozbawiony był czy jest marzeń? Może pochowałeś swoje marzenia? Może, nie wiem, alkohol, narkotyki, czy styl życia, który prowadziłeś do tej pory, może wykopał grób twoim marzeniom, może złożył tam twoje marzenia i zakopał. I postawił krzyżyk. Koniec, marzenia pochowane. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg dla ciebie postawił krzyż, na którym umarł Chrystus i twoje marzenia mogą zmartwychwstać, tak jak zmartwychwstał Chrystus. Amen? Ja doświadczam tego w życiu. Marzenia, które były dla mnie nieosiągalne, zmartwychwstały. Ponieważ moje życie powierzyłem zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi. I moje marzenia dzisiaj się spełniają. W trakcie będę oczywiście o tym wszystkim mówił. Moje marzenia się spełniają. Ale był taki czas w moim życiu, kiedy właśnie biegałem ciągle za czymś. Chciałem być spełnionym człowiekiem. Próbowałem sił w sporcie. Próbowałem uprawiać sport, grać w piłkę nożną, grać w siatkówkę, w tenisa stołowego i gdzieś w tych dyscyplinach dochodziłem do jakiegoś, bym powiedział, no całkiem przyzwoitego poziomu.
Ale wiecie, co mi mój ojciec, o którym wam wspomniałem w poprzednim wykładzie, powiedział? Jak graliśmy taki mecz międzyszkolny, nasza szkoła na szkołę obok, mój ojciec przyszedł na mecz, nawet nie wszedł na boisko, tylko z zasiadki tam obserwował, więc jak ja zobaczyłem ojca, to wiecie, pełne takie spięcie i po prostu dałem z siebie wszystko, rwałem trawę, żeby tylko zaskarbić sobie u niego też jakąś pochwałę, jakieś łaski, ale również, żeby no, nasza drużyna wygrała. Po meczu mój ojciec powiedział tak, Jarek to grał, Marek to jest dobry, Artek to jest szybki, a ty biegałeś jak kulawy pies. To nie jest śmieszne. Naprawdę powiem wam, nie było mi do śmiechu. Kiedy mówi ci to osoba, która, od której spodziewasz się troski, opieki, wsparcia, wzmocnienia. Także chcę wam powiedzieć, ja tak samo byłem kruchy i słaby. Moje życie było rozsypane w drobny mak. Ja pamiętam, kiedy jak przyszedłem do Jezusa, jak się pomodliłem do Niego i składałem Jezusowi, no tak w modlitwie swoje życie Mu oddawałem. Ja mówię, Jezu, ja Ci nawet nie mam co oddać. Wszystko, co mam, to ochłapy mojego życia. To nie było życie, to było rozsypane, to były ochłapy porozrzucane życia. Jeden ochłap w jednym kącie, drugi ochłap życia w drugim kącie. Ja mówię, Panie Jezu, ja już z tego nic nie jestem w stanie zrobić. Ale jeśli Ty możesz coś zrobić i poskładać to do kupy, to ja Ci to życie oddaję. Dzisiaj bym nie był w miejscu, w którym jestem, gdyby nie Jezus, gdyby nie Jego łaska. Ale chcę wam powiedzieć, że nic się tak samoczynnie nie dzieje. Do tego potrzeba również takiej odpowiedzialności życiowej, której uczyłem się i uczę do tej pory. Do 29 roku życia miałem dwie lewe łapy do roboty. I tylko patrzyłem, jakby coś wykombinować. Nie chciało mi się pracować. Byłem leń, byłem leser. Nie chciałem nic pracować, ja chciałem zarabiać nie wiadomo ile. Ale kiedy oddałem życie Jezusowi, kiedy nawróciłem się do Pana Jezusa, kiedy Jezus zmienił moje życie, On uczynił z moich dwóch lewych rąk, lewą i prawą, do mojego serca przyszła odpowiedzialność za siebie, za rodzinę, za to, co posiadam. I tak się zaczęła moja podróż przez życie, która trwa do dnia dzisiejszego. Będę wam zdradzał co jakiś czas jakieś fragmenty mojego życia na potwierdzenie tego, że nawet z takich ochłapów jak moje życie Pan Bóg może coś złożyć. Tak jak wam wspomniałem, nie byłem w stanie, ja byłem tak wyniszczony, że nie byłem w stanie słów wypowiedzieć jakichś normalnych. Nie byłem w stanie funkcjonować bez opieki osoby towarzyszącej. Nie byłem w stanie 10 kilometrów pokonać z dzielnicy, w której mieszkam, do miasta bez osoby towarzyszącej. Po niespełna roku czasu, po tej przemianie, którą Jezus we mnie dokonał, robiłem tysiące kilometrów samochodem, jeżdżąc do Niemiec, zaopatrując budowy w Polsce, załapałem się do niemieckiej firmy, w której budowaliśmy, w zasadzie kablowaliśmy od podstaw hipermarkety OBI. Wiecie, zaczęły się dziać cuda za cudami w moim życiu. Dlatego, że coś niezwykłego zrodziło się w moim życiu. Coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem, nawet w relacjach międzyludzkich. Coś, czego nigdy nie dostałem ani od ojca, ani od matki. Zrodziła się prawdziwa, niezwykła więź z Chrystusem. Ze zmartwychwstałym Chrystusem. Biblia mówi, że Jezus został ukrzyżowany. Następnie Biblia podaje, że trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał. Źródła historyczne, do których również należy Pismo Święte, mówią, że Jezus ukazywał się przez szereg dni tak pojedynczym ludziom, jak i grupom ludzi, a następnie na oczach świadków został wzięty do nieba. Jeżeli tak jest faktycznie, to my musimy się opowiedzieć po którejś ze stron.
czy będziemy sterowani strachem i dalej uciekać? Czy pozwolimy, aby te informacje, które otrzymujemy, te świadectwa, które słyszymy, Boże Słowo, które jest tutaj głoszone, czy pozwolimy na to, żeby w naszym sercu rozkwitła wiara? Wiara, która zostanie skierowana w stronę Chrystusa, bo to może zmienić wszystko w Twoim życiu. Absolutnie wszystko. Oczywiście jest cena do zapłacenia. To nie jest, że ja uwierzę i pojadę i mogę dalej robić, co chcę. Tą ceną, ta cena jest nieporównywalna z ceną, którą Jezus zapłacił. On zapłacił własnym życiem. Natomiast cena, która jest przez nas do zapłacenia, to cena takiej decyzji, takiego poświęcenia i cena, która dla kogoś jest czasami nie do przeskoczenia. Na przykład, co kumple powiedzą. Ale ja ci chcę się ciebie zapytać, a gdzie są twoi kumple, jak wyjesz po kątach? Gdzie są twoi kumple, jak nie masz co jeść? Gdzie są twoi kumple, jak marzniesz zimą? Gdzie są twoim kumple, jak nie masz za co prądu uregulować? Nie masz za co rachunków zapłacić. Gdzie są wtedy twoi kumple? Ale kiedy przyjdzie nam coś zmienić w swoim życiu, to nagle oni nam się przypominają. I co kumple na to? Jak powiedziałem wcześniej, większość z ludzi pewnie traktuje cię jak kosz na śmieci. Chcą wrzucić w ciebie wszelkie brudy, które wydobywają z siebie. Wszelkie śmieci, wszelkie błoto. I to jest często bardzo, bardzo bolesne. W Biblii czytamy takie słowa. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym sercem swoim, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. A bliźniego swego jak? Słuchajcie, cała Biblia została zredukowana, można powiedzieć, do tego jednego przykazania. Jezus jednemu z faryzeuszy, z takich dostojników powiedział, czyń to, a będziesz żył. Będziesz kochał Pana Boga swego. Powiedzcie mi, czy to jest opcja? Coś wam powiem na temat miłości. Nauczyłem się trochę. W domu nie miałem miłości, więc musiałem się uczyć tak naprawdę po moim nawróceniu. Bardzo dużo nauczyła mnie relacja z moim synem, który nam się urodził po moim nawróceniu. I wiele się nauczyłem na temat miłości. Chcę wam powiedzieć, miłość to nie tylko uczucie. Miłość to nie tylko coś, co nie wiemy skąd przychodzi, dokąd zmierza i dlaczego akurat teraz i tak dalej. Miłość to nie tylko uczucia, to nie tylko chemia, która gdzieś buzuje w naszym organizmie. Miłość to decyzja. Czy chcę kochać? To przykazanie mówi, będziesz. A więc tu nie ma takiej opcji, że no słuchaj, jakbyś miał taki lepszy humor, no to zdecyduj się pokochaj, albo spróbuj pokochać Pana Boga z całego serca i tak dalej, i tak dalej. Albo jak będziesz miał, nie wiem, dobrą sytuację, będzie ci okej, no to pokochaj. Nie, będziesz kochał. Będziesz kochał Boga, będziesz kochał drugiego człowieka i to, co jest dla niektórych też najtrudniejsze, będziesz kochał siebie. Powiem wam, że to często jest najtrudniejsze. Zaakceptować, pokochać siebie i do siebie mieć szacunek. Ludzie, którzy się samokaleczą, ludzie, którzy robią sobie tak zwane sznity, ludzie, którzy się tną, którzy rujnują swoje życie, którzy uprawiają jakieś, powiedzmy, ekstremium w postaci różnych, nie wiem, nawet i sportów, czy nie sportów, ale
po prostu balansują trochę na krawędzi życia i śmierci. Tacy ludzie nie mają poszanowania i miłości do samego siebie. Często własne ciało jest takim workiem treningowym. Często własne ciało jest czymś, co wymaga ukarania za to, że właśnie taki jestem. Kobiety często próbują karać się za parę kilogramów, które w ich mniemaniu mogą mieć za dużo. Wiecie, to są również formy ucieczki. To jest również forma odreagowania. Samo kaleczenie się jest pewną formą odreagowania, ale to jest spowodowane brakiem miłości do samego siebie. Ale to przykazanie mówi, będziesz kochał Boga, będziesz kochał drugiego człowieka i będziesz kochał siebie samego. Żeby kochać drugiego człowieka, to jest, wiecie, łańcuch, który jest ze sobą powiązany. Żeby kochać drugiego człowieka i żeby kochać siebie, trzeba zacząć od kochania Boga. Nie można kochać siebie, nie można kochać drugiego człowieka, nie kochając Boga. Oczywiście w takim znaczeniu, w pełni, o jakim tutaj Pan Bóg mówi. Z całym umysłem, całym sercem, całą duszą i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba zacząć od nawiązania relacji z Bogiem. Relacji, która jest oparta na miłości. Bóg nie chce ofiar. Bóg nie chce ceremonii. W Biblii nawet pisze, że Bóg się brzydzi świętami, tymi, którzy wtedy, w tym czasie, wiecie, naród izraelski przesadzał. Oni z jednej strony robili święto za świętem, bardzo mocno tego przestrzegali i świętowali. Ale dla drugiego człowieka byli ludźmi, którzy nie mieli za grosz poszanowania, nie mieli za grosz jakiejś miłości, troski i tego typu rzeczy. I Pan Bóg w którymś momencie powiedział, dość mam waszych świąt, bo nie o to chodzi w tym. Bóg chce z nami relacji, prawdziwej relacji. Bóg chce z nami takiego autentycznego kontaktu, nie jakiejś właśnie ceremonii, nie religijności, nie wypełniania tego, tamtego czy owego, ale prawdziwej relacji. Chcę ci powiedzieć tak, jeśli kogoś kochasz, zrobisz dla niego naprawdę dużo więcej, niż jeśli ktoś ci każe. Jeśli kochasz drugiego człowieka, zrobisz dla niego więcej, niż jakby ktoś ci kazał dla niego coś zrobić. Jeśli kochasz Boga, jeśli powstanie ta relacja między tobą a Bogiem, oparta właśnie na takiej wzajemnej miłości, bo Bóg nas kocha. Bóg kocha każdego człowieka na tej sali, Bóg kocha każdego człowieka bez względu na twoją przeszłość. Bóg cię kocha. Jeśli ty pokochasz Boga, zrobisz dla Niego więcej niż to, jak ktoś by ci kazał coś dla Boga zrobić. Ja pamiętam, jak mnie zmuszano do tego, żeby iść do kościoła, żeby robić takie rzeczy, że to trzeba, bo to święto, klęczeć pół godziny, a to jakieś tam procesje. Ja pamiętam i ja szedłem, ale moje serce było daleko od tego, bo nie było żadnej relacji pomiędzy mną a Bogiem. A kiedy powstała relacja między mną a Bogiem, kiedy zrozumiałem, jak bardzo Bóg mnie kocha i doświadczyłem tej miłości i odwzajemniłem Bogu tą miłość, to dla mnie klęczeć czy w pokoju, czy modlić się pół godziny nie było problemem. Oczywiście to jest indywidualna rzecz. To nie jest tak, że to jest jakiś nakaz, że trzeba pół godziny klęczeć. Nie. Ale kiedy kogoś kochasz, zrobisz dla niego dużo więcej, niż jakby ci ktoś dla niego kazał coś zrobić. W ogrodzie Eden doszło do zerwania relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Czytamy tam na pierwszych stronach Bożego Słowa, że mieli się dobrze,
że Adam i Ewa mieli się dobrze, że byli w bujnym ogrodzie, ten ogród był dobrze nawadniany. Cała ich robota polegała na tym, żeby zwierzęta ponazywać, spisać. No, mieli naprawdę rajskie życie. W Biblii pisze również, że Pan Bóg przechadzał się, a więc stuprocentowe ucieleśnienie miłości towarzyszyło im, a więc doświadczali w pełni akceptacji miłości, dobroci, czegoś, co nam się tu nieśli nawet na ziemi. Oni wtedy doświadczali, mieli pełną, autentyczną, szczerą relację z Bogiem. I któregoś dnia przyszedł kusiciel, przyszedł szatan, podyskutował trochę z kobietą, ta się dała złapać. Po prostu nieposłuszeństwo. Wiecie, tu jest taki mechanizm, z kolei się włącza. Pan Bóg powiedział, ze wszystkich drzew możecie jeść oprócz tego jednego. I w człowieku do dzisiaj pokutuje coś takiego, że bardziej pragniemy to, czego nie mamy, niż cieszymy się z tego, co mamy. Więcej uwagi skupiamy się na tym, co nam brakuje, zamiast cieszyć się z tego, co już mamy. I często nas to gubi. Często nas to gubi, bo jeżeli zbytnio skoncentrujemy się na tym, czego nam brakuje, to możemy popaść w niezłe długi. Jeżeli skupimy się na tym, że nie mamy jakiejś fajnej bryki, fajnego samochodu i zadłużamy się w sposób nieodpowiedzialny, to później płacimy wielką cenę za to. Dlaczego? Bo skoncentrowaliśmy się bardziej na tym, czego nam brakowało i byliśmy w stanie zapłacić każdą cenę, niż cieszyć się z tego, co mamy. Historia tak się zakończyła, że zgrzeszyli, zostali wypędzeni z raju, została zerwana więź między Stwórcą a ludźmi. Kiedy posypała się więź między Bogiem a człowiekiem, posypała się więź między człowiekiem a człowiekiem. Bo dalej czytamy w następnych wersetach, że Kain zabija Abla. Wcześniej nie było czegoś takiego, że dochodziło do jakichś konfliktów międzyludzkich. Ale kiedy posypała się więź z Bogiem, posypały się więzi z ludźmi. Zaczęli jedni drugich zabijać, zaczęli jedni przeciwko drugim występować. I tak ten mechanizm, ta kula ruszyła i trwa do dzisiaj. Mam pytanie dla was. Co jest fundamentem w odbudowie relacji? Dobrze mówicie. Wszystko to jest ważne. Fundamentem w odbudowie relacji zawsze jest przebaczenie. Jeżeli dochodzi do zerwania relacji, żeby ją odbudować, potrzebne jest przebaczenie. I to widzimy już na pierwszych kartach Bożego Słowa. Doszło do zerwania relacji między Bogiem a człowiekiem, ale również pojawił się, też czytamy w Biblii o tym, pojawił się zamysł naprawienia tych relacji poprzez przebaczenie. Poprzez przebaczenie w Bożym Synu, w Jezusie Chrystusie, który następnie wiele tysięcy lat później przyszedł na ten świat, aby doszło do przebaczenia. Aby człowiek mógł żyć czy odbudować stracone więzi właśnie zaczynając od przebaczenia. Czy to jest łatwe? Opowiem wam pewną historię, która wydarzyła się naprawdę w Republice Południowej Afryki. Przez wiele lat był apartheid. Rządzili biali i rządzili taką twardą ręką, nie liczyli się z ludnością czarnoskórą. I tam w RPA prowadzono wielokrotnie różne kampanie na rzecz równouprawnienia. Słynny Nelson Mandela tutaj był człowiekiem, który wiele lat przesiedział w więzieniu, no ale w końcu cel został osiągnięty, apartheid został zniesiony. I kiedy apartheid został zniesiony, zaczęto wszczynać rozprawy sądowe. I pewien policjant na rozprawie sądowej zeznawał, jak z oficerami, innymi kolegami zastrzelili 18-letniego czarnoskórego chłopaka, następnie w celu zatarcia śladów spalili go po prostu na
no, jego ciało no, całkowicie spalili. 8 lat później ten sam policjant wrócił do tego samego domu i zabrał ojca tego chłopaka, którego wcześniej zabili, a tym samym męża kobiety, która wcześniej straciła syna. I zmusili jego żonę, żeby patrzyła do tego, też go spalili tym razem żywcem. I zmusili jego żonę, żeby na to patrzyła. Jest rozprawa teraz. Zeznają świadkowie, zapanowała cisza, dlatego że miała teraz przemawiać żona i matka osób, których ten policjant w tak brutalny sposób zamordował. I padło pytanie, czego domaga się pani od oskarżonego? Kobieta odpowiedziała takimi słowami, że pragnie, aby ten policjant udał się na miejsce, gdzie spalił ciała jej bliskich, żeby zebrał trochę prochów, żeby przyniósł do jej domu i żeby mogła w sposób godny pochować prochy właśnie jej bliskich. A następnie dodała takie słowa. Ten człowiek zabrał mi całą moją rodzinę, a ja mam jeszcze wiele miłości do rozdania. Chciałabym, żeby 2 razy w miesiącu przychodził do mnie do getta i spędzał ze mną czas, żeby mogła być dla niego jak matka. Chcę też, żeby widział, że Bóg mu przebaczył i ja też mu przebaczam. Takie słowa wypowiadając, następnie wstała i powiedziała, chciałabym, żeby wiedział, że to jest prawdziwe i autentyczne i prawdziwe i poszła do niego, aby go po prostu na tej sali sądowej objąć, przytulić. Kiedy ona wstała z tego miejsca, w którym zeznawała i szła w stronę ławy, gdzie siedział ten policjant, sąd wstał i ludzie na sali i zaintonowali pieśń Cudowna Boża Łaska. I ten policjant nie doczekał tego, że ta kobieta podeszła, w trakcie zemdlał. Siła miłości była tak porażająca, siła przebaczenia była tak silna, że ten człowiek po prostu zemdlał z wrażenia. Przebaczenie potrafi o wiele więcej w życiu człowieka zdziałać niż nieprzebaczenie. Ktoś powiedział tak, chcesz być szczęśliwy przez chwilę, to się zemścij. Chcesz być szczęśliwy na zawsze, to przebacz. Dlatego podstawą, fundamentem odbudowy każdej relacji jest przebaczenie. I Bóg w Chrystusie przebacza nam nasze grzechy. Bóg w Chrystusie przebacza nam naszą przeszłość. Bóg w Chrystusie przebacza nam nasze winy, za które nam się należy kara. I w Bogu, w Jezusie Chrystusie mamy przebaczenie. To jest fundament każdej zerwanej relacji. I tak również to wygląda w przypadku relacji człowieka z Bogiem. Musiał ktoś stanąć pomiędzy, musiał ktoś stanąć w środku pomiędzy świętym Bogiem a grzesznym człowiekiem. Ktoś, kto pojedna nas, grzesznych ludzi, z Bogiem i tym kimś jest Jezus Chrystus. Ktoś by zapytał, dlaczego Jego śmierć? Dlaczego śmierć Jezusa Chrystusa? Dlaczego umierał? Co to ma wspólnego, że 2000 lat temu rozpięli na krzyżu jakiegoś człowieka? Co to ma za znaczenie dzisiaj ze mną? Ano to ma takie znaczenie, że Jezus zapłacił za moje i Twoje winy, za moje i Twoje grzechy. Boże Słowo mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Skoro Jezus wziął moje i Twoje grzechy, musiał za nie zapłacić śmiercią.
Czy to znaczy, że my nie umrzemy? Fizycznie umrzemy. To jest również skutek grzechu. Fizycznie umrzemy, ale gra idzie o coś inne. Gra nie idzie o 40, 50, 60, 70 czy 80 lat życia na tej ziemi. Życie na ziemi nie jest celem samym w sobie. To lata, które nam są podarowane. Jedni mają ich mniej, drudzy mają ich więcej. Każda linia życia jest inna. Jak wszyscy, jak tu siedzimy na tej sali, mamy inną linię życia. Komuś zostało więcej, innym zostało mniej. Nie wiemy jak mało i nie wiemy jak dużo. Każdemu coś zostało. I tu nie chodzi o to życie tu na ziemi. Tu nie chodzi o to, że życie tu na ziemi jest celem samym w sobie. Życie na ziemi jest środkiem do osiągnięcia celu. A tym celem jest życie wieczne. Jest życie z Bogiem albo życie bez Boga. Dla kogoś to mogą być dyrdymały. Dla kogoś to mogą być bzdury, które tu mówimy, jakieś religijne farmazony. Możesz tak to odebrać, masz prawo, jesteś odpowiedzialnym człowiekiem. Ale chociaż spróbuj. Kiedyś przyszła do mnie sąsiadka. I przyszła pożyczyć kosiarkę, a zaczęliśmy rozmawiać o takich duchowych rzeczach. Sama nawet tam zagaiła i tam ze mną zaczęła rozmawiać. I wiecie, zadała mi w pewnym momencie takie pytanie. Panie Mirku, a co, jeśli Pan się myli? Co, jeśli Pan w to wszystko wierzy, a nic nie ma później? Co, jeśli Pan się myli? A ja jej mówię tak. Wie Pani co? Jeśli ja się mylę, to nic na tym nie tracę. Dlatego, że tu na ziemi i tak żyję lepiej, niż żyłem wcześniej. Wierząc w Boga, nawet jeśli się mylę, to wierząc w Boga, w takiego, jakiego wierzę, i tak żyję lepiej. Nie piję, nie ćpam. Pracuję, jestem odpowiedzialny. Mam inne cele, inne priorytety. Żyje mi się zdecydowanie lepiej, jak mi się żyło, chlając, ćpając i się poniewierając po różnych kątach. Więc nawet jeśli się mylę, nic na tym nie tracę. Ale jeśli Pani się myli, to nie chciałbym być w Pani skórze. I może ktoś to brać za jakieś religijne dyrdymały. Możesz tak to odebrać. Masz wolną wolę, jesteś wolnym człowiekiem. Ale chcę Ci powiedzieć, ja na tym od 18 lat nic nie tracę. Ale jeśli Ty się pomylisz, to nawet człowieku nie wiesz, ile już straciłeś. I nie wiesz, ile tracisz dalej. Śmierć Jezusa nie była po to, żebyśmy mieli Wielkanoc. Po to, żebyśmy sobie z jajeczkami mogli chodzić po ulicy raz w roku. Śmierć Jezusa nie była po to, żeby sobie króliczka na stole postawić. Czy tam zajączka. Śmierć Jezusa była i jest moim i Twoim ratunkiem i wybawieniem. Ktoś powiedział w ten sposób, Jezus tak bardzo Cię kocha, że wolał umrzeć za Ciebie, niż żyć bez Ciebie. I On jest naszym pojednaniem z Bogiem. Nie ma relacji z Bogiem poza obszarem Jezusa. Tylko On stanął pośrodku. Jezus Chrystus. Dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego przybrał postać ciała? Bo Biblia nam mówi jasno, że Bóg jest zbyt święty, a człowiek zbyt brudny i grzeszny, żeby mogło dojść do bezpośredniej relacji. Biblia mówi, że człowiek nie może oglądać Boga twarzą w twarz, bo na pewno umrze. Świętość Boga zabiłaby grzesznego człowieka. To są dla nas niepojęte rzeczy. I nie może dojść do bezpośredniej relacji. Dlatego w środku musiał stanąć ktoś, kto będzie jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Ktoś, kto jednocześnie będzie miał idealny dostęp, otwarty dostęp do Boga i ktoś, kto będzie miał
otwarty dostęp do człowieka. Bóg w ciele. Jezus Chrystus. A Jego śmierć jest zapłatą za nasze grzechy, za nasze winy, za ten cały marazm życiowy, w którym może niektórzy z nas się znaleźli. On jest Twoim ratunkiem, On jest Twoim wybawieniem, On jest Twoją odpowiedzią. Odpowiedzią na zerwaną więź jest przebaczenie. Bóg przebacza Kainowi. Kain jak zabił Abla, mówi, no teraz to już po mnie. A Bóg powiedział, nie. Naznaczę cię i nikt ci nie zrobi krzywdy. Bóg przebacza Kainowi. Józef, którego bracia sprzedali do Egiptu, przebacza swoim braciom. Ezaw, o którym wam mówiłem, że brat brata oszukał, w konsekwencji przebacza Jakubowi. Jezus przebacza swoim oprawcom. Na krzyżu jedno z ostatnich słów brzmi. Jak? Wykonało się. I co jeszcze Jezus powiedział? Nie wiedzą, co czynią? Też tak powiedział. Przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Wyobraźmy to sobie. Pójdźmy trochę w wodze wyobraźni. Krew leje się strumieniami. Jęki skazańców. Oprócz Jezusa było ukrzyżowanych jeszcze dwóch. A więc trzech ludzi ukrzyżowanych. Krew leje się strumieniami. Ból, jęki, męka, potworność na oczach tłumów. A Jezus mówi, oni nie wiedzą, co czynią. Czy ktoś Jezusowi przyniósł, nie wiem, orzeczenie o niepoczytalności, o stopniu niepoczytalności oprawców? Czy oni byli nieświadomi tego, co robią? Czy oni zadając ból, wbijając gwoździe, chłostając, bijąc, naśmiewając się, nie byli tego świadomi, byli naćpani? Co Jezus widział, czego ja nie widzę? Co Jezus wiedział, czego ja nie wiem w tej sytuacji? Dlaczego Jezus jest w stanie dużo więcej przebaczyć niż ja? Może ktoś z was nie jest w stanie teściowej przebaczyć albo teściowi? Może ktoś nie jest w stanie przebaczyć współmałżonkowi? Może są dzieci, które nie są w stanie przebaczyć rodzicom? Dlaczego Jezus jest w stanie przebaczyć dużo więcej niż ja? Bo nas kocha. I polecił, żebyśmy też kochali. Chcę wam powiedzieć, miłość jest dużo lepszym środkiem w kontaktach międzyludzkich niż złość, niż agresja, niż dochodzenie swego, niż atakowanie. Przebaczenie może ma słodki smak, ale gorzkie skutki. Ale gorzkie skutki. Ktoś powiedział, że przebaczenie jest jak czysty deszcz, który zmywa złe wspomnienia. Jedyną gorszą rzeczą, czy trudniejszą rzeczą od przebaczenia jest nieprzebaczenie. Kiedy komuś nie przebaczam, zamykam się z nim w klatce, w jednej klatce i ciągle z nim prowadzę dyskusję. Ta osoba może być na drugim końcu świata. Tej osoby możesz nie widzieć, ale jeśli masz, hodujesz w sercu nieprzebaczenie, siedzisz z nią w jednej klatce i kręcisz sobie filmy, kręcisz scenariusze, co byś zrobił, gdybyś ją spotkał, a jakbyś jej odpowiedział, a co ona by odpowiedziała? Ciągle wypatrujesz odpłaty. Jak powinno tą osobę życie
Jak powinno życie jej odpłacić? Jesteś w ciągłym więzieniu, jesteś w ciągłej klatce. I powiem, to nawet nie pozwala ci spojrzeć inaczej na twoje życie. To nie pozwala ci może bardziej popatrzeć na Boga, bardziej skoncentrować się na tym. Bo cała twoja uwaga skoncentrowana jest na tym, aby osoba, do której hodujesz nieprzebaczenie, została ukarana. Czy to przez ciebie, czy przez kogokolwiek. Przebacz. Przebacz. Zmień sposób myślenia. Albert Einstein kiedyś powiedział takie słowa, że głupotą jest robić ciągle to samo i spodziewać się innych rezultatów. Jeżeli dotychczasowe twoje działania życiowe nie przynoszą zadowalających tobie rezultatów, to musisz coś zmienić. To jest znak, że musisz coś zmienić. Jeżeli, słuchajcie, cały czas ciągle robimy to samo i to nie przynosi skutków, no to znak, że trzeba coś zmienić. Opowiem wam pewną historię, która również wydarzyła się naprawdę. W jednym z krajów od pokoleń hodowano bawełnę. I ludzie, którzy tam żyli, funkcjonowali, hodowali cały czas bawełnę z dziada, pradziada, dobrze im się wiodło i to była jedyna rzecz, którą umieli najbardziej robić. Któregoś dnia, no tak to się stało, że wiecie, kiedy idzie dobrze, aż za dobrze, no to w końcu pojawiają się trudności, przeszkody. I tak się stało, że tą plantację bawełny zaczął atakować pewien szkodnik, taki robak. I próbowali ci ludzie z sezonu na sezon, z roku na rok z tym szkodnikiem różnymi metodami walczyć. Ale to była taka jakaś jednostka, że coraz bardziej się rozmnażała i coraz bardziej tą bawełnę im niszczyła. I byli zrozpaczeni, tak, ci ludzie, bo no, z roku na rok coraz mniejsze zbiory, coraz więcej wysiłku w walkę z tym szkodnikiem, a nie przynosiło to rezultatu. I po pewnym czasie jeden z mędrców tego obszaru powiedział tak, słuchajcie, ta walka jest bez sensu. Musimy coś zmienić. Bo stracimy dochody, stracimy pracę i będziemy po prostu za chwilę głodować. To była trudna decyzja, bardzo trudna decyzja. Wyobrażacie sobie, od wielu, wielu pokoleń jest, powiem, hodowana bawełna i nagle jeden robak wszystko popsuł. I postanowili się przebranżowić. Zaczęli uprawiać coś innego. To, co przodkowie uprawiali, to, co dziadowie, ojcowie uprawiali, postanowili z tego zrezygnować. Bardzo trudna decyzja. I przebranżowili się, zaczęli sadzić coś innego. Już nie pamiętam co, ziemniaki czy coś tam. Okazało się to tak dobrym posunięciem, że to, co posadzili, zaczęło przynosić takie plony i taki zbyt, że z wdzięczności ci ludzie postawili pomnik temu robakowi. Wybudowali pomnik, to takie, wiecie, to gdzieś było w jakichś takich prymitywnych, że tak powiem, wioskach. I z wdzięczności, że teraz mogą dobrze prosperować, uczcili robaka pomnikiem. Wiecie, ale to ma odzwierciedlenie w naszym życiu. Może ciebie od wielu lat podgryza taki robak. Może ty doświadczasz strat od wielu, wielu lat, a może od miesięcy. Może taki robak z twojego życia zabrał, zagryzł, zjadł to, co najlepsze. I teraz żyjesz na takich resztkach. Jedyną odpowiedzią jest zmiana. Jest zmiana. Jeśli próbowałeś o własnych siłach wyjść z kryzysu, w którym jesteś, i nic to nie przyniosło. Jeśli o własnych siłach próbowałaś różnych metod, żeby
nie wiem, poradzić sobie ze swoim problemem, a tu powiem coraz głębiej człowiek jak wir jest wciągany w jeszcze większe błoto. To jest to wyraźny komunikat, że należy coś zmienić. Dlatego tutaj jesteś. Nie przegap tej szansy. Nie przegap tej okazji, które nie tylko może twoi przyjaciele, którzy cię tu zabrali, ci stworzyli. Nie tylko te możliwości, które tutaj są i ten kościół, który ma i otworzył dla ciebie. To wszystko jest, wiecie, dobre, przyjemne, fajne. Możemy różnie na to spojrzeć. Ale pomyśl przede wszystkim o swoim życiu. Przestań uciekać. To jest raz. Dwa, pamiętaj, że nowy rodzaj życia powstaje z przebaczenia. Nowy rodzaj relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem rodzi się na fundamencie przebaczenia. A jeśli w twoim życiu jest taki robak, który od wielu lat już zjada wszystko to, co najlepsze, to jest najwyraźniejszy znak do tego, że trzeba coś zmienić w tym życiu. Że trzeba swoje życie ulokować w takim miejscu, że ani mól, ani rdza, jak mówi Słowo Boże, nie chycą tego. Amen? Amen. Alleluja.